Historyk i regionalista Mariusz Sawa, ponownie w studiu Radia Złote Przeboje. Witam serdecznie. Dzień dobry. A rozmawialiśmy nie tak dawno, przed akcją o dosyć nietypowej porze prowadzonej. Po 11 i 12 grudnia na cmentarzu w Repkowicach pojawiła się grupa zapaleńców, która porządkowała właśnie tę nekropolię zapomnianą gdzieś tam w Haszcza, gdzieś na uboczu. No ale co najważniejsze, skrzyknęliście się i udało się przynajmniej pierwsze prace przeprowadzić. Tak, to były pierwsze prace ja to nazywam pracami sondażowo-przygotowawczymi. Przed pracami wiosennymi, które już będą takimi generalnymi porządkami na tymże cmentarzu. W osiem osób w piątek i w sobotę udało nam się częściowo wykarczować teren cmentarza. Teren jest bardzo duży, zakrzaczeń jest naprawdę masę, gęste zarośla. Udało nam się zrobić to, można powiedzieć, w 50%. Trochę pogoda nam w sobotę pokrzyżowała plany No właśnie, bo padało niemiłosiernie, wiało strasznie, tak. to nie było sprzy sprzyjające warunkowościom. Tak, warunki tak warunki, nawet jak byli. przestało padać, to ciężko było tam pracować ze względu na wiatr i błoto. Także że większość prac wykonaliśmy w piątek. Było nas tam ośmiu na czele z Sołtysem, radnym i kilkoma osobami mieszkańcami Werbkowic. Usunęliśmy część zakrzaczeń, tak jak powiedziałem. Częściowo zasypaliśmy różne nierówności, zniwelowaliśmy częściowo teren, bo on jest bardzo mocno spenetrowany przez lisy, które mają tam bardzo dużo nor. Jest bardzo dużo ziemi na wierzchu, trzeba by było ją jeszcze wyrównać. Krzysiek Gorczyca, prezes Towarzystwa Dla Natury i Człowieka, odnalazł dwa nagrobki, to znaczy, właściwie, jeden nagrobek którego nie znaliśmy do tej pory. Od kilkudziesięciu lat prawdopodobnie był zakopany, bo ja nie mam go w spisach sprzed 15 bodajże czy 16 lat. Więc wykopał jeden nagrobek i jeden krzyż, który był w ziemi i tak przypadkiem można powiedzieć gdzieś tam pod łopatą zahaczył o ten krzyż, bardzo ładnie z kamienia zrobiony te ponad 100 lat temu. Co jeszcze? Na cmentarzu było bardzo wiele ludzkich szczątków prawdopodobnie wykopanych, wygrzebanych przez zwierzęta, które tam grasują. Więc w porozumieniu z właścicielem cmentarza, z właścicielem terenu, księdzem Janem Kotem z prawosławnej parafii z w porozumieniu z księdzem właśnie pochowaliśmy te szczątki, około dziesięciu czaszek i niezliczoną ilość kości długich nóg. Natomiast w tych zwałach ziemi, które jeszcze nie zostały wyrównane, to zrobimy na wiosnę. Znajduje się również bardzo wiele elementów na grobku, i, I ludzkich szczątków. Natomiast to, co chcemy zrobić na wiosnę, to przede wszystkim wykarczowanie dalszej części cmentarza, postawienie tych nagrobków, które są, wyczyszczenie ich. No, i jakieś zinwentaryzowanie, żeby można było wszystkie napisy, wszystkie inskrypcje odczytać, bo w tej chwili nie są one tak naprawdę do końca czytelne. Są w dużym stopniu odczytywalne, ale nieczytelne ze względu na to, że większość jest przysypana, część jest leży licem do ziemi, także tutaj polega na tym trudność. Jednym z elementów akcji porządkowania cmentarza było spotkanie wieczorem w piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Erbkowicach. Poświęcone dziedzictwu chrześcijaństwa wschodniego w okolicach Rubieszowa. Towarzystwo dla Natury i Człowieka miało projekcję filmu Kopuły Niepamięci, który był już prezentowany i w Kosmowie, i w Czumowie, i w Kryłowie, i w innych miejscach nadburza. Tym razem akurat u nas film poświęcony akcji burzenia prawosławnych cerkwi w 1938 roku na chemszczyźnie i Południowym Podlasiu. Zaprezentowaliśmy także trochę archiwalnych fotografii świątyń prawosławnych z naszego regionu, z naszej okolicy. A także zdjęć współczesnych i z tych sprzed kilku lat, jeszcze sprzed renowacji, różnych cmentarzy prawosławnych, które w większości przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka zostały uporządkowane w ostatnich latach. Natomiast uczestnicy jeszcze mieli okazję na zakończenie tego spotkania wygrać książkę w konkursie, w takim mini-konkursie historycznym, poświęconym historii religijnej, wyznaniowej naszego mikroregionu. Była to książka księdza Krzysztofa Grzesiaka, profesora z kul pod tytułem Diecezja lubelska wobec Prawosławia w latach 1918-1939. W spotkaniu brało udział kilkanaście osób z Hrubieszowa, z Werbkowic, a także z Grabowca. Byli to miłośnicy historii regionu. Były to także osoby związane w jakiś sposób, jeżeli chodzi o pochodzenie i korzenie, powiązania i rodzinne z wyznaniem prawosławnym. I osoby, które brały udział w pracach. Na cmentarzu przez te dwa dni. Wiem, że bezkonkurencyjny był Sołtys. Stanisław Stachniuk. Sołtys Werbkowic książkę wygrał. No i to jest też taki człowiek zapaleniec, to jest człowiek o niezwykle przyjemnym usposobieniu, o otwartym sercu, człowiek, który chciałby jak najwięcej zrobić dla miejscowości. Tak, pan Sołtys Stanisław Stachniuk był jedną z pierwszych osób, właściwie to był pierwszą osobą, która się odezwała do Krzysia Gorczycy z propozycją pomocy porządkowania cmentarza. Dzięki niemu bodajże trzy czy cztery osoby jeszcze przyszły. Pracował z własną piłą, która w końcu odmówiła posłuszeństwa. Także pracował z nami od początku do końca. Zapowiedział dalszą pomoc na wiosnę. Drugą osobą, która się zgłosiła do pomocy był radny Krzysztof Abramiuk, pracujący w pobliskiej oczyszczalni ścieków. Natomiast jeszcze jedną osobą, taką właśnie z kręgu władz lokalnych, była Agnieszka Skubis-Rafalska, radna która zaoferowała również swoją pomoc na te prace wiosenne. Jest również nauczycielką w miejscowym gimnazjum, także myślę, że jakaś pomoc młodzieży będzie z tej strony w przyszłym roku. Kolejną osobą, która wyraziła chęć pomocy na wiosnę jest ksiądz Ryszard Ostasz, dawny proboszcz z Gdeszyna, obecnie proboszcz z Tuczem. Także myślę, że ten krąg osób życzliwych naszemu przedsięwzięciu jakoś będzie się poszerzał. Proboszcz parafii rzymskokatolickiej. Rzymsko Katolickiej. Zgadza się właśnie. To trzeba podkreślić, bo nasze działania są tak naprawdę bez różnicy na wyznania czy narodowości. I można powiedzieć, że ja tutaj operuję po prostu tylko nazwiskami, ale dla takiej osoby postronnej to jest istotne, że tu pracują i rzymskokatolicy, i prawosławni. Także tu nie ma żadnej różnicy i wszyscy jakoś jednakowo podejmują ten, ten trud pracy. Także zainteresowanie jakieś wzbudziliśmy, myślę, że, że to jakoś zaofocuje w przyszłości podczas tych kolejnych turnusów, podczas tych prac jakimiś wartościowymi i efektownymi rezultatami. Dobry początek został wykonany. Czy już zaplanowaliście konkretny termin tych prac wiosennych? Myślę, że to będzie marzec albo kwiecień 2016 roku. Na razie jeszcze nie ustalaliśmy. Tu musimy zgrać wszystkie terminy w związku ze świętami katolickimi i prawosławnymi, żeby to jakoś ze sobą nie kolidowało, ponieważ będzie więcej osób chętnych, więcej środowisk chętnych do prac. Musimy zgrać te terminy, żeby wszystkim w miarę pasowało, żeby tych ludzi było jak najwięcej. Także no, myślę, że to się wyjaśni już po świętach Bożego Narodzenia, około stycznia. Najpóźniej, no lutego, będziemy te konkretne terminy znali. Póki co to, co udało się zrobić, możecie zobaczyć na zdjęciach, chociażby w galeriach na portalu lubiechrubie.pl. O porządkowaniu cmentarza prawosławnego w Werpkowicach pisały również lokalne gazety. Kronika Tygodnia, Tygodnik Zamojski. No, oczywiście my również, jako Radio Złote Przeboje, tę akcję nagłaśniamy propagujemy ją i pewnie będzie także podobnie na wiosnę 2016 roku. Informacje także pojawiać się będą na temat tej akcji przyszłorocznej na Facebooku, prawda? Tak, na Facebooku mamy taki profil Cmentarz Prawosławny w Werbkowicach. Tam są wszystkie bieżące informacje z prac porządkowych, jak i różnego rodzaju dane historyczne dotyczące cmentarza, bo cały czas jakoś tam gdzieś odkrywam różnego rodzaju źródła, czy ikonograficzne, czy pisane dotyczące historii nekropolii, także tam można na bieżąco śledzić to, co się dzieje wokół naszego cmentarza prawosławnego w Erbkowicach. Mariusz Sawa, bardzo dziękuję za spotkanie. Za bardzo respondkę. dziękuję.